Dzień dobry wszystkim. Witamy Was, bo jestem z Martą. Jeszcze nas nie widzicie, ale jesteśmy w drodze do dziadków, do dziadka Kazika i do Marysi, czyli do moich rodziców. Jedziemy znowu w odwiedziny. I nie wiem, co powiedzieć. I aktualnie jesteśmy, bo niestety przegapiłam zjazd. Znajdujemy się w pięknych austriackich górach w Dolnej Austrii. Dokładnie, także nadrabiamy jakieś 10-15 minut, a zobaczymy. No, 10 minut, ale za to tak pięknie właśnie tam pokazują się góry, chmury. Tak, jesteśmy zawsze coraz wyżej. Trzeba szukać pozytywnych rzeczy w życiu i w sytuacjach wynosić zawsze to, co jest pozytywne, więc tutaj mamy pozytywny aspekt, że jest wycieczka i widzimy tutaj piękne góry, piękne lasy. Widoki, zwiedzamy. No, widzicie, jakie to wszystko jest proste. Pijemy kawkę. Gdzie moja kawka? Nie wiem, gdzieś tam się kręci. Także witamy Was. No i tyle na razie chyba. W niedzielę oglądałyście vloga, wrzuciłam Wam vloga z Marty urlopów w Norwegii. Tak. Także tam Wam dałam kilka przybitek, zdjęć z Marty urlopu. Marta przyjechała bardzo zadowolona. Norwegia przepiękna. Przepiękna, bardzo piękna Norwegia. No, ja widziałam jeszcze więcej zdjęć i filmów. Słuchajcie, zakochałam się. Ja tam muszę jechać do Norwegii. Tam jest taka cudowna architektura, taka cudowna natura. Wiecie, no, zdjęcia, filmiki nie oddają tej urody, nie? Absolutnie nie oddają, tylko częściowo i... To jest bardzo piękny, zielony, spokojny i przemiły kraj. I bardzo, bardzo polecam. Zresztą dużo Polaków bywa w Norwegii, mieszka w Norwegii. Dużo emigruje właśnie w ten kraj, do tego kraju, nie wiem. I naprawdę jest warto zobaczyć, jeżeli się lubi naturę, jeżeli się lubi spokój. To może niekoniecznie w Oslo ten spokój się znajdzie, ale generalnie w Norwegii ta przestrzeń, te wodospady, te góry, te lasy, szczególnie Bergen, naokoło Bergen jest 7 gór i można sobie ładnie pochodzić, powędrować i się uspokoić, więc naprawdę jak najbardziej polecam. Sama na pewno jeszcze wrócę, a może nawet i zabiorę moją mamusię, jak będzie, jak się... Tak, obiecała. Tak. I znowu się nie pojechałam. No cholera jasna, zagadałam się! Oście! Nie mogę! Ile będzie mieć? Jezu! Pierdziele! Nadrabiamy następne 20 minut. Nie! Nie, nie mogę. No teraz to już się zagadałam. I nie da rady jakoś zjechać? Nie. Ja pierdziele. No to mamy dalej piękną wycieczkę, Niunia. Chociaż pozytywnie musimy patrzeć. A, no już tak. Norwegia jest droga, nie? Mm-hmm. Norwegia jest bardzo droga. No tak jak właśnie ja płaciłam u Marty, byłam w restauracji w centrum, co prawda? Ale moim zdaniem te ceny czy w centrum, czy poza nie, mało się różniły. Z taką porcję makaronów w sosie grzybkowym zapłaciłam 26 euro. Tutaj zapłaciłabyś ile? Tutaj zapłaciłam w dobrej restauracji, przypuszczam maksymalnie 14 euro. W dobrej restauracji, u nas w centrum. I to jest bez picia, tylko samo jedzenie, więc naprawdę różnica ogromna. Ale ładnie tu. Albo na przykład bilety. Bilety w Austrii, takie na jedną przejażdżkę, kosztują 2 euro, albo 2,20, albo 2,40, nie wiem.
Norwegii. Bilet taki jednorazowy, też godzinny, kosztuje 3,90 euro około. Co jest różnica? Essex nach Südwesten start. Znowu źle. Dem Straßenverlauf von Essex noch 5 km folgen. Bo ja ci powiem, że to pewno traci pod tunelami ten zasięg. Ale jeszcze 40 minut, mama. Przecież mówią mi Linksheim. Już trąbi. Trochę się zestresowałyśmy. Ale nam już kiedyś, tak, kiedyś Marcie właśnie mówiłam, też nam się zdarzyło z Grześkiem, tak, że właśnie byliśmy w tunelu i słuchajcie, w tunelu, w środku tunelu było odbicie w następną drogę, nie? Bo jechaliśmy wtedy właśnie na wycieczkę, nie znaliśmy tej trasy. I przez to, że właśnie tunel, tutaj nie było sygnału w tunelu, to nam pokazało dopiero, że my mieliśmy właśnie w to odbicie zjechać, jak już wyjechaliśmy z tunelu. I też nadrobiliśmy tyle drogi, że nam zajęło to chyba z półtorej godziny, zanim trafiliśmy na to miejsce docelowe. Junia, jakie masz teraz pozytywne myśli? Rosół mnie motywuje. Babcia robi najlepszy rosół. Jedziemy do mamy. Wczoraj z nią pisałam na Facebooku. I mówię, mama, szykuj, Marta jedzie na rosół. Ona mówi, że czekaj, rosół będzie i coś. Aha, ciasto ze śliwkami. O, to pędzimy. Pędzimy. Jaszku, jak się czujesz? Jaszku, jak się czujesz, co? Co się prosisz? Co się prosisz? Teraz każdy w innej parafii. O, plusik świąteczny już. Już babcia ma nastrój świąteczny, tak? Babcia się nie może doczekać tego chaosu świątecznego. Się przygotowuje psychicznie. Swojskie jedzonko, buraczki, fasolki, kotleciki, mizeria. Rosołek już był, Nienia zadowolona? Brat Marcin też zadowolony? Już nie musisz! Marcin! Nie musisz iść! Już są! W sumie możesz dać na YouTube'a, bo ci jest tego. A tata powie dzień dobry? Dzień dobry. Bo ty masz fanki, wiesz. No. Jedna nazywa się Marzenka? Nie, tam jedna fanka była chyba Justynka. Justynka. No. To muszę się z nią poznać. No okej. Okay. Czy mam tam? O, komuś widelec wziąłem. Marcinku, smacznego. Miałeś kiedyś widelec w plecach? Nie nauczył cię nikt kultury? Martusia, kochasz wujka? Bardzo! Idźcie mi stąd normalnie. Marcinek to jest mój brat. Brat Marcin. Zobaczcie, jaka miłość, brat Marcin. Nie zjedzmy wszystkich kotletów. Marcinek udaje groźnego, ale to dobry człowiek. Pracuje ze starszymi ludźmi. Opiekuje się nimi. Jest dobry, chyba, że nie zgadzam się na... Na publikowanie? Na publikowanie, tak. Ale ty już nie masz nic do powiedzenia. Już mamusie wszyscy znają. Mamusie, Marysie, bardzo... Zestrajkuje cię to na YouTubie dzisiaj i ci zablokują film. Przepraszam, ale mam dzisiaj taki dzień strasznie gorący. A to mam. Jakby kaloryfery załączone, no to co się dzieje? Załączone.
To widzisz, siadaj i jeść, a nie jedz. Dobrze. Dajesz ludziom zjeść? No przecież nic nie robię. No nie, kamerujesz tylko. To tak jakbyś się... Aleś nagrała. Z czym jest to ciasto? Troszkę z masą. A na górze śmietanka, tu jest czekolada i orzechy. A w środku ma masę też? Ma masę, troszkę tam dżemu szyszkowego. A tak. Aha. Nie wiem, bo zrobiłem ten biszko. Malutki, już cztery. Tylko chodzi o... Gdzieś tu się przylepił. Nie chcę zejść. A normalnie jak jesteś członkiem klubu czy coś, no to jedziesz i mówię, proszę mi sprawdzić, wypompowywałem ze zbiorniczkę i mam świeżo. Jak z cukierni. To nie mogę być, żeby zapowietrzyć, bo tu jest ciężko. To także tak. Takie mniejsze kawałeczki. Nie. Powiem ci, że w tym roku śliwek nie za bardzo, nie ma po sklepach. I są, a jak są, to takie na pół dojrzałe. Kiedyś kupiłam, to się to normalnie się nie dało jeść kwaśne. Nie wiem skąd on to wybrał. Stąd czy... Ops. Słuchajcie, muszę wam opowiedzieć, co tu się wydarzyło, jak były ostatnio takie wielkie wichury. Pokazywałam wam wcześniej tutaj też, jak wygląda w jakimś filmiku, parę tygodni temu. I tam, słuchajcie, z tej skały, tylko nie wiem, w którym miejscu, było takie właśnie obsuszone drzewo, już pochylone mocno. I przy tych wichurach one się wywróciło. To jeszcze nawet widać jakieś leżące gałęzie tu, gdzieś tu. I to ten. I to drzewo po prostu spadło stamtąd. Poniszczyło tutaj na tarasie wiele rzeczy. Na szczęście tego kominku nie rozwaliło. Ale tutaj był stolik z krzesłami. Zobaczcie. Płot połamany. Tutaj wgniecenia w dachu. Jeszcze kawałki tego stolika. To drzewo spadło tam na dół. Tutaj te wielkie w płocie też były wszystkie powyrywane. Widzicie, jaki mamy ogródek, całkiem zniszczony. Ona miała tam wszystko posadzone. Po prostu to drzewo zjechało tutaj. Zobaczcie, jakie odgięcia na dachu. Tata to wszystko gdzieś tam naprawiał. Już byli w tym tygodniu ludzie z ubezpieczalni. Także będzie jakiś kosztory zrobiony. No tam na dole też mama miała taką, o tam jest właśnie, widać się trochę, muszę uważać, żeby nie spaść na dół. Tutaj widzicie taką, no, taką wannę na nóżkach z pietruchą. To wszystko było tak powyginane, że jej cała ta podłoga z tą pietruchą po prostu tam na dół spadła. Tata dopiero to zbijał na nowo. Także niewesoło. No i to drzewo, które spadło, no to tata tutaj sobie pociął i zostawi na zimę na ten, no na palenisko. Tutaj widać jeszcze ten, to są pozostałości też chyba z płotu. Jeszcze jakieś gałęzie gdzieś się walają. Także porządna wichura była. Tutaj też kiedyś właśnie, ale to chyba tata ściął, bo to drzewo też tak tutaj już było strasznie wysuszone. Tu było drzewo i ten karniczek na nim wisiał jeszcze, jak byłam kilka miesięcy temu tutaj. Jakoś tak na wiosnę chyba. No ale już też było niebezpieczne. Także, bo tutaj ten teren, tylko też nie wiem jakiej wielkości, należy do domu. Także ta działka, domek, tam ten ogródek z przodu. Tutaj fragment tego lasu właśnie też należy tutaj do rodziców. Zobaczymy, czy tutaj też się coś stało. A tam tylko na gałęzie jakieś na dachu są w garażu, ale tutaj mniejsze szkody. A tutaj widać też, widzicie, jaka pofalowana dacha, no czy ta blacha. No, także nie było, było niebezpiecznie, bo przecież zobaczcie, tam jest zaraz ulica. Także
Jakoś to trzeba pozabezpieczać, chyba musi ktoś przyjść, jakiś leśnik, czy nie wiem, kto się zajmuje takimi rzeczami, będzie tutaj zgłosić do Gemeinde, żeby oni tu przejrzeli, które drzewa należy usunąć. No. Także taka to historia się tu wydarzyła. A mogę pójść na mydok? Ale to ja wiem, że to jest dobry pomysł. No bo tutaj nikt nie wie, że wy macie, że... Dwie strony. Tak, rodzice mają taki domek, który właśnie przylega do skał. Tego jeszcze wam nie pokazywałam. Widzicie? Tutaj mają zaraz skały. Gdzie mówiłaś, tu drzewo gdzieś, tak? Mhm. Tak, tutaj jest troszeczkę teraz bałaganu na tym. Gdzie tam jest to tutaj tak złamane? Aha. Złamanie od korzenia. Jak była taka wichura, ten grad, takie gradobicie straszne, to w nocy śpimy, a tu coś rypło. Głos taki, wiesz, no ale co myślimy, co, a kamień pewno spadł na dach? A to drzewo właśnie i tam się właśnie na dach poleciało. Ale to nie rozbiło wam szyby tam w łazience? Nic, tylko zaparło na dachu? Nie, nic nie rozbiło, tylko to on się po prostu, jak uderzył o dach, to się połamało to drzewo. I ten, no i tak wisi, mnie nic nie robimy z tym drzewem, żeby nie, to nie jest nasze drzewo. No tak. Nie ten. Chociaż, chyba nie. A dokąd jest ten wasz teren? Tutaj tak się kończy płotek? No to niby tak właśnie, tak to miało tak być, że tak jak teraz jest, nie? Że w linii prostej, zresztą chyba tą skałę, nie? Kurde, to możliwe, że to jest nasze drzewo. Bo zawsze się mówiło, że tam te dwa co tak wiszą, nie? Mhm. I tata zawsze mówił krzywe drzewo, żeby ono nigdy nie poleciało, a poleciało inne. Mhm. No to, ale zimno jest, zimno, no. Kucharz mi trzepia. Nie przewróć się tutaj, musisz ostrożnie. Także tutaj jest okno w drugiej kuchni, bo tutaj sobie parter domu właśnie remontuje w tej chwili mój brat. Gdzie sobie tutaj nową kuchnię robił. Tam pokoje remontuje. To jest taka kanciapka, lodówka. Opowiada Marcinku, że sobie tutaj remontujesz parter domu. Bo Marcin też kiedyś mieszkał w Wiedniu. No ale zmienił pracę i wyprowadził się z chaosu i z wielkiego miasta i postanowił sobie zamieszkać tu, gdzie jest tak spokojnie. Ale roboty od cholery mają tutaj przy tym domu. I co, Marcinku? Co to? Mówi pani prawdę? Mówi pani prawdę. Nie odpowiadam. Ale co to była za akcja? Nie mógł poczekać chwilę. Nie denerwuj się, dziecko. Sama i iść do jadalni, sama może do kogoś się przylepić.